Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Czego Chrystus uczył o Bogu? Jezus przybył na świat pogrążony w ciemnościach niezrozumienia osoby i charakteru Boga, by swoim życiem i nauką przynieść ludzkości światłość. Przychodząc wprost od Ojca, przyniósł objawienie Boga, jakiego nikt inny przynieść nie mógł. W przyszłości prorocy mówili o Bogu, ale teraz, u kresu tych dni, Bóg przemówił przez Syna, przez którego także wszechświat stworzył. Hebrajczyków, rozdział 1, werset 2. Zatem Chrystus jest najpełniejszym objawieniem Boga. Co Jezus mówi o Bogu w powyższych wersetach? Mateusza, rozdział 5, werset 8 do 9. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Mateusza, rozdział 18, werset 5 do 6, werset 10. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmie. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawierzono u szyi kamień młyński, utopiono go w głębi morza. 10. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Rozdział 19, werset 13 do 14. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się, ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł: Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Jan, rozdział 4, werset 22 do 24. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu oddają cześć, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Jana, rozdział 10, werset 27 do 30. Owce moje głosu mojego słuchają, ja znam je, a one idą za mną. I daję im żywot wieczny i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Miarą przyzwoitości każdego społeczeństwa starożytnego czy współczesnego jest to, jak ceni najsłabszych, a nikt nie jest słabszy i bardziej wrażliwy niż dzieci. Poszanowanie, jakie Jezus okazywał dla dzieci, musiało działać jak powiew świeżego powietrza na matki, które przed 2000 lat z trudem musiały bronić praw swoich pociech, w tym także prawa do widzenia się z mistrzem. On jednak w swoim napiętym planie dnia zawsze znajdował chwilę dla dzieci, by z nimi rozmawiać i błogosławić je. Swoim postępowaniem Jezus wskazywał, jaki naprawdę jest Bóg. On troszczy się o dzieci, a zatem o wszystkich bezrannych, uciskanych. On jest Panem najsłabszych.
Z pewnością nieraz widok dzieci przywoływał Chrystusowi na myśl tragiczne wydarzenia związane z Jego narodzinami. Rzeź niewiniątek dokonano na rozkaz bezwzględnego Heroda w celu zgładzenia nowonarodzonego Jezusa. Nieraz też myślał o okrutnym prawie Faraona skierowanym przeciwko żydowskim chłopcom. Chrystus przyszedł, by nauczać ludzi, że Bóg jest nie tylko zupełnym przeciwieństwem takich psychopatów, ale też daleki jest od obojętności wobec najsłabszych i najbardziej narażonych na krzywdę. Jaki obraz Boga przedstawiał Jezus? W jaki sposób osobiście doświadczyłeś tych cech Jego charakteru? Co jeszcze ważniejsze, jak Ty odzwierciedlasz cechy Bożego charakteru? Dziękuję.